muszą wejść do, jak to powiedzieć, lochów broni. Tak, wyjaśnię. Witam was, z tej strony Jazgot. Trochę przyciszę jednak. I jak obiecałem, po pokonaniu Mega Szatana Isaaca, w Binding of Isaac Rebirth, teraz będę co piątek wysyłać Enter the Gungeon. Dziwne, że Shadowplay wyświetla mi w grze pokazywanie FPS-ów, jednak nie mogę nagrywać Shadowplayem tej gry. Nie mam pojęcia czemu, skoro wykrywa Shadowplay tę grę. Nagrywam Frapsem, tak samo jak The Binding of Isaac Rebirth. Niestety Fraps nagrywa strasznie duże pliki. Ej, gdzie mi znikasz? Zagramy od nowa. Ja zagram Marine, bo najlepiej mi się gra tą postacią. Gungeon, Enter the Gungeon jest izometrycznym... Chciałem być hack and slashem, ale to jest... Raczej... Nope. Shoot and slashem. Zapomniałem jak to się... A to tak, okej. Okay. Shoot and slash. Zaraz. Ja muszę sprawdzić, czy ja... Bo włączyłem drugi zapis. Mam nadzieję, że nie gram... Marine, zaczekaj. Zanim zejdziesz niżej, zechciej nauczyć się zasad lochu Giver od wielkiego Manuela w salach nauki. Poszukam Sir Manuela. Sale nauki są tam, po lewej stronie. Okej. Okay. Jest to platformówka shoot and slash. Założenie jest bardzo podobne do Isaaca, że... Znaczy, zresztą zaraz zobaczycie. Na razie przejdziemy samouczek, bo jest dość śmieszne, nie dlatego, że muszę. Chociaż dobrze będzie mi sobie przypomnieć, szczerze mówiąc. Oto Manuel. Zagubiona duszo, podejdź i wciśnij, aby ze mną porozmawiać. To ja, Sir Manuel. Wysłuchaj moich słów, a pokażę ci, jak przetrwać w tym przeklętym labiryncie. Przejdź przez drzwi, aby kontynuować. Przepraszam. Naprzód, ku chwale! Spróbuj wrócić te stoły, kopnąć beczkę. Świetniesz! Wścieknij się! Rozwalamy wszystko, tylko przechodząc po tym. Możemy też kopnąć ten, właśnie beczkę wybuchową. Wybuchnie na końcu? Nie. A, może z nim pogadać. A teraz najważniejsza lekcja, wciskając LB. Czyli left back? To się nazywa, tak? Nie jestem pewien. LB i wybrany kierunek wykonasz unik z przewrotem. Podczas pierwszej części tego manewru zyskujesz całkowitą kuloodporność, która trwa aż do wylądowania na ziemi. Oznacza to, że możesz wykonać unik poprzez naboje... Aha. Poprzez naboje i inne rodzaje zagrożeń. Grunt to dobre wyczucie czasu. Kiedy dam sygnał, otworzy się bariera. Użyj uniku z przewrotem, by dotrzeć na drugą stronę sali. Nie umierają! Poczekaj do ostatniej chwili, po czym wciśnij LB, aby rozpocząć przewrót. Czy możemy przystąpić do testu? Zaczynajmy. Uwaga! Start! Jest to taki wyczynowy Binding of Isaac z giverami. Nie dasz mi przyjść? Dobra robota. Unik z przewrotem to modlitwa giverownika. A Loch Giver, no właśnie. A Loch Giver wynagradza pobożność. A, okej, podejdź do krawędzi i użyj... nie możemy po prostu jak w Isaacu podejść i... Zaraz, znaczy mogę wam pokazać nawet. Jak się tego wpadnie na... Oj, straciłem ten, zbroję. Wpadnie do... w przepaść, to się traci życie. Spada się i... traci się kawałek życia, niestety. Drzwi są otwarte, ale musisz przeskoczyć przez rozpadlinę. Tylko dobrze wymierz. Unik z przewrotem to najlepszy sposób na przeżycie strzelaniny. Czasami liczba nabojów może być jednak zbyt wielka. Unik wtedy nie wystarczy. W takim wypadku pomoże ci tylko jedno. Ślepak. Nazwamy je ślepakami. Użycie ślepaka zniszczy wrogie pociski i również sprawi, że wrogowie przez krótką chwilę nie będą strzelać. Na dodatek pobliscy wrogowie zostaną od ciebie odepchnięci, przydatne, gdy potrzebujesz chwili na zmianę pozycji. Żeby je podnieść, wystarczy do nich podejść. No. Aby użyć ślepaka, wciśnij jednocześnie LS i RS. Użyj ślepaka, by zniszczyć wszystkie pociski, po czym przebiegnij przez stałą lukę, ale... Wybaczcie mi, ale... zmieniałem sterowanie specjalnie. Mam użycie ślepaka B. Okej. Okay. Zwyczajnie pewnie to jest... nie zmienia się ten. Jest o wiele łatwiej
B dla mnie, bo podczas walki wyobraźcie sobie lewym analogiem poruszać się, prawym celujesz analogiem i musisz wcisnąć się jednocześnie, żeby użyć ślepaka, to jest bardzo niewygodne. Ślepaki odnawiają się na każdym piętrze, więc korzystaj z nich mądrze. Czasem można je znaleźć w Loch Kiver, ale nie liczyłbym na to. Naprzód! O. Udało ci się opanować podstawy twardzielu. Chyba zasługujesz na nagrodę. Oto broń odpowiednia do twoich umiejętności. Śmiało, rozpakuj ją. Użyj RS, aby celować i RB, aby strzelać. Aby przeładować, wciśnij X. Zaraz znajdziemy ci przeciwnika. Oto jeden z mieszkańców Loch Kiver. Okrutny, dziki i krwiożerczy. Teraz! Zabij go! Zabójstwo z zimną krwią. Nie znasz litości. W kolejnych salach rozegrają się prawdziwe strzelaniny. Zabij wszystkich przeciwników w pomieszczeniu, by otworzyć drzwi. Spotkamy się kilka sal dalej. Nie jest to najlepsza giwera. Fajne jest, że przeciwnicy mają dość inteligencji. Znaczy niektórzy są przesadni. Ale niektórzy mają... Znaczy niektórzy są fajnie skonstruowani, niektórzy są głupio skonstruowani. Jest taka żelazna dziewica, to się nazywa, tak? Ta pułapka, znaczy to narzędzie tortur raczej. Frajerskie strasznie, ale rozmaitość przeciwników jest niesamowita, niesamowicie duża. Tu jestem! I wykorzystują czasem ten, właśnie, rzeczy, które ty... Chciałem kopnąć. Które ty próbujesz się, na przykład wywalisz stół i próbujesz się ukryć, to jak zmienisz pozycję, to próbują przeciwnicy się ukryć za tym stołem. Bardzo fajnie wymyślone. Udało się! Wiesz już, jak wykonać unik z przewrotem, jak strzelać i korzystać ze ślepaków, ale to nie wszystko. Musisz wiedzieć, jak korzystać z przedmiotów, które nie są brońmi. Czy bronią, tak? Na przykład z tej apteczki. Apteczka cię uzdrowi. Podnieś ją, zbliżając się do niej i naciśnij A. Przycisk A. W tej chwili nic ci nie dolega, więc na razie jej nie używaj. Kiedy zajdzie taka potrzeba, wciśnij RT, aby jej użyć. RT, ok. Dobrze, idź dalej. Nie pamiętam, czy zmieniałem to akurat. Wybaczcie, że tak patrzę na RB. Nie no, RB to strzał. Czy dobrze przeczytałem? Użycie przedmiotu RT. Może źle przeczytałem. A nie, dobrze, RT. Blu, idiota. Widzisz to coś po drugiej stronie? To teleporter. Możesz do niego wrócić w każdej chwili, o ile nie bierzesz udziału w walce. Aby z niego skorzystać, użyj mapę. Otwórz mapę, przytrzymując przycisk LT. Następnie wybierz symbol. Dobra, wybaczcie, no ale rozumiesz, trzeba ci wyjaśnić jeszcze raz. Rozumiem. Dobrze, teraz użyj teleportera, żeby dostać się na drugą stronę. Nie to! O, właśnie. Pamiętaj, możesz się przenieść do każdego teleportera na mapie, a nie tylko do tego, w aktualnym pomieszczeniu. Teleportery nie działają w trakcie walki. Jeśli wciśniesz A, stojąc na portalu, teleportujesz się do swojej poprzedniej lokacji. Zaczekam kilka sal na północ. Stąd rozejrzyj się po okolicy. Poszukaj lepszej broni przed walką z bossem! O, granaty. Nie wiem, czemu w tamtą stronę pobiegł. O, widzieliście? Właśnie chciał się ukryć za tym. Okej, okay. Dużo kasy dostajemy. Chyba było parę, odkąd ostatnio rozgrałem, ulepszeń, bo tyle pieniędzy, to nie pamiętam. O, jest ten! Jaki secret tutaj nawet, nie wiedziałem, że to może być secret. I akurat dostaliśmy... Bo secrety można wyłącznie otwierać za pomocą ślepaków. Zbroja i tarcza. Starego rycerza. Możemy sobie otworzyć i sprawdzić. O, nie to? O. Wytrzymały, ale prosty hełm, niegdyś noszony przez rycerza o niezwykle dużej głowie. Tarcza Sir Manuela. O, do tego właśnie ducha. Sir Manuela, ozdobiona herbem jego rodu, pucharem wiedzy. Na wewnętrznej stronie narysowano diagram przedstawiający sposób przypięcia tarczy i przykłady jej stosowania. Mało zużyta. Sir Manuel. No to jest po prostu śmiech, że
manual to jest po prostu po angielsku instrukcja. No i właśnie naszym instruktorem. O, te są wredne dziady. Ale po nim. Ludzie mogą myśleć sobie, że cholera, to nie jest tak trudne jak Binding of Isaac, mamy teleportery i nie musimy backtracking robić. Ta gra jest naprawdę ciężka. O, kawach! AK-47. To jest bardzo dobra broń. Cholera, znowu karetka jakaś. Jestem przyzwyczajony do właśnie nieteleportowywania się niestety. Porozmawiaj! Porozmawiajmy, gdy chcesz podjąć ostateczne wyzwanie! Możemy zaczynać ostateczny sprawdzian? Tak, zróbmy to. W takim razie, walcz ze mną w pojedynku! On ma wąsik i ten w ogóle. A, okej. Zmieniłem broń. Wstrzymaj ogień! Chwileczkę, ta tarcza. Skoro masz moją tarczę, to znaczy, że znasz mój straszliwy sekret. To prawda. Nigdy nie pokonałem Loch Giver. Nawet nie wiem, czy to jest prawdziwy Loch Giver. Cóż za upokorzenie, to wszystko wina tego drania. Czyja to wina? Wszystko przez tego węża Blocknera. Mieliśmy być partnerami. Krótko po naszym przybyciu na miejsce coś trafiło mnie w plecy. Kiedy się obudziłem, byłem uwięziony w jakiejś skrzyni. Krzyczałem, ale nikt mi nie pomógł. Jestem pewien, że to on mnie postrzelił. Chciał mieć giwerę tylko dla siebie, ale mu się nie udało. Skąd wiesz, że mu się nie udało? Bo gdyby Blockner zmienił przeszłość, ani on, ani ja nie trafilibyśmy do lochu giwer. A przecież wciąż tu jestem. Pewnie uciekł. Albo także utknął w lochu giwer, zasłużył sobie na taki los. Jeśli go znajdziesz, przekaż mu pozdrowienia od Mańka. Mańka, jeśli wiesz, co mam na myśli. Mam go zabić? Chwila, nikt nie mówił, że masz go zabić. Ale owszem, zrób to. Tak czy inaczej, niczego więcej już cię nie nauczę. Powodzenia w walce z lochem giwer i własną przeszłością. Jak się nie znajdzie tarczy, to on inne rzeczy mówi. Po raz pierwszy miałem ten dialog, serio. Wracamy na górę. I pewnie dodane to zostało w jakimś tym. Nie mam swoich karabinów? Fajnie by było mieć swój ten. Ej, co jest? A tak, fu, trzeba pogadać. Możesz teraz wejść do lochu giwer. Wchodzimy więc do lochu giwer. Muszę być ostrożny, bo tu łatwiej zginąć o wiele bardziej niż w Isaacu, szczerze mówiąc. O, nie mam kałacha, cholera, nie mam swojej broni. Dobra, idziemy. Aj, on kopnął! Kurde, szkoda, że nie mogłem zatrzymać z samouczka swoich pieniędzy, no. Chociaż to byłby oszustwo. Sprawdzam tutaj, czy nie ma jakiegoś sekretu. Tylko, że nie wiem, czy sekrety odnajduje się przypadkiem strzelając w ścianę. Zawsze mnie dziwiły te ogniska, czy mają jakiś cel. Czy ściany są już popękane, czy ja muszę strzelać w ściany, tego jeszcze nie bardzo wiem, szczerze mówiąc. Nawet nie poruszajmy. Opa. Samonamierzające. Przeciwnicy nie wydają się tutaj. Nie, to wygląda... Znaczy, to wygląda jakby tam coś... O, chociaż... Ja raczej nie. Okej. O. Aj, kurde, dostałem. Nie kop tego stołu. A, życie, niepotrzebne mi za bardzo. Niestety są momenty, znaczy raz zostawiłem sobie amunicję, bo pomyślałem sobie, dobra, poczekam aż ten. Bo wyleciała mi amunicja, to jest sklep, jakby co. Widzę, że jeszcze żyjesz. Nie daje się trafić. Dzięki za poradę. Za mało pieniędzy mamy. Mam jeden klucz i dwa ślepaki, nieźle. Wyleciała amunicja w jednym pokoju, pomyślałem sobie na później. Jak ktoś potem okazało się, że mi ukradł jakiś frajer.
Oj, niechcący to kliknąłem. Chciałem kopnąć stół i B kliknąłem. I zużyłem ślepak, świetnie. O kurde, nie, te duchy są wredne jak cholera. Przede wszystkim, najpierw załatwmy tych małych. Okej. Opa. Albo mają mniej życia, albo ja nie pamiętałem, że pierwszy poziom jest tak prosty. Ty, mały, spadaj. O nie, te książki są wredne jak cholera. Ciekaw jestem, czy te książki próbują jakieś zdanie, czy tam słowo napisać. Wow. Bardziej z ciebie. Ale o, pięknie. Jeszcze ktoś się pojawił. No właśnie. O nie, ci są wredni. Ale mało się dostał. Znaczy mało musiał. A jeszcze. Tylko trzy. Tylko. Nie tylko, tylko tylko. Lubię z nimi walczyć, bo łatwo ich ominąć. Ataki. Znaczy jeżeli są kolumny. Ale oni dużo dają pieniędzy, więc. Okej, to ładnie. I ładny. No nieźle z tymi pieniędzmi. O, okej, świetnie. On. Zaraz wam pokażę, co to robi. To jest bardzo śmieszna broń. Z tego co pamiętam, bardzo słaba zresztą. Jak widzicie, to strzela po prostu słowami, literkami ze słowa. Literkami. Ze słowa kula po. Tam pocisk. Nasz missile to pocisk, kula raczej. Sprawdźmy ten. Będzie szybciej. Jak widzicie, o wiele. No chociaż czy większe są niż Isaac? Tutaj chciałem powiedzieć, że większe są o wiele poziomy. Już na pewno będą. Dziwko nimi było mi walczyć normalnym. Kolejne życie. O, nie mam klucza. Niestety. Dałoby się kupić. Nie wiem, czy tu nie można sprzedawać giver swoich. Fajnie by było, gdyby można było sprzedawać. Tam chyba już będzie boss. No. Bo tutaj nie ma, że się nam nakładają buffy z broni, jak w Isaacu, tylko mamy różne givery. Dobra, idziemy na bossa. Chociaż czy nie powinienem najpierw skoczyć do sklepu? Skoczmy do sklepu. Nie stać mi na klucz już. Więc zrobimy tak. Pójdziemy na bossa. W zbroi. O cholera. Nie lubię tego bossa. Szybkostrzelny szybownik Mewa Gatlinga. Na szczęście szybcy jak cholera. On teraz powinien strzelać w nas.
Teraz trzeba szybko. Dystans! Co się robi z dystansem, kiedy się idzie dalej? Nie skróca się go, tylko co się robi właśnie odwrotnie. Wydłuża się dystans. Nie wiem. Aj, nie udało mi się. Dobrze, że kupiłem to. Chociaż tam miałem życie, mogłem. Oj, ty suko! Zapomniałem, że tego. Ugh. Kurde, aj! Czy nie? Okej, mamy go. Zbieramy kasę permanentną. To skusza? Przylepka. I zdobyłem kasę. Zastanawiam się, czy jest mi teraz sens, jak ja mam 3 bronie, kupować. Dać ślepak. Ślepak mam jeszcze jeden, właśnie go. Nie ma sensu. Chciałem ten kupić klucz i otworzyć tamtą skrzynię. Chociaż ona może mieć. Dobra, ryzykujemy, co? Kupujemy klucz i otwieramy skrzynię, zobaczymy. Może tam będzie jakiś pasywny przedmiot. Jeszcze życie jest. No, pierścień. Pierścień ochrony przed ogniem. Koniec z oparzeniami. Zobaczmy, co to robi. Zapobiega obrażeniom od ognia. Pierścień stworzony przez legendarnego rusznikarza. Z czasem Edwin przestał go potrzebować, ale pierścień bardzo mu pomógł na początku kariery w kuźni. Z czasem trafił w ręce jego najstarszej córki. Gra próbuje mieć chyba jakieś właśnie, takie jak Dark Souls, historię poprzez opisywanie, opisy, znaczy się, przedmiotów. Zobaczymy, co robi. Aha! Na razie normalnym karabinem, znaczy pistoletem. Jak widzicie, oni już więcej biorą na siebie obrażeń. O! Ciekawe, czy tamto mi zniknęło permanentnie, czy się do mnie teleportowało. O shit, ten wielkolud. Muszę załatwić tego. Tu jest magik jakiś gdzieś. Tu jest. Uff. Ty to zniknąłeś? Ty mały sukinsynu, gdzie ty jesteś? A to drań. O, naboje. Przed chwilą opowiadałem przecież, co się działo, gdy zostawiłem naboje, tym razem biorę. Oj, wziąłem, kurde, mogłem. Zapomniałem. O, fuck! No, a wziąłem do tego. Zapomniałem, że tutaj naboje. Dobra, ta broń.
chyba im więcej dostajemy, im więcej otrzymamy obrażeń, tym mniejsza nagroda za wyczyszczenie pomieszczenia. Nie zabiłem go. Wow! Jezus Maria, te magowie są tak wredni. O. O, kluczyk dostałem, świetnie. Przejdziemy sobie. Nie, ja mogę na piechotę, ale dobra. Tędy? To ci się nie odwraca. Gram jakby co, jak na pewno już zauważyliście, na padzie. Co to jest? Wystrzałowa kawa. Pasywny. Mnóstwo kofeiny z niewielkim dodatkiem prochu strzelniczego. Nie pij więcej niż 44... 99 kubków. Dlaczego 44 powiedziałem? Kurwa mać! Przepraszam, ale... Widzicie to ja? Odkryłem tajny psztego? Tajny pokój? Przez to, że strzeliłem? Chyba tak. Czyli czyli jednak nie są popękane same z siebie. Jeżeli faktycznie otworzyłem to, to ciężko, to coś w stylu z użyciem bomby na słowo honoru w Biden of Isaac. Ale tutaj są o wiele rzadsze. Bo to co widzicie teraz na ścianie, to każda ściana tak ma. Okej, to będzie ciężkie. Okej. Nie było tak ciężko jak myślałem. Okej, mamy 900. Mamy ile? 83, spoko. O nie, snajperzy. Jak się dostałem? Wiecie co? Kluczyk. Co ta kawa robi, ciekaw jestem. Już boss. Tu jeszcze dużo nie odkryłem. Opa. Do sklepu by się przydało udać. Mało życia. Jedynym słowem, które da się odczytać, jest ofiara. Czujesz się jak ślepak. Kurde! Ciężko. Teraz mogłem ślepaka użyć, szczerze mówiąc, w tym momencie, żeby nie oberwać. Kurde, myślałem, że go mogę zepchnąć tam. Chyba za dużo oberwałem i nie dostałem z tego powodu. Depresor, zimna rzeczywistość. Parę razy znalazłem ten ołtarz, co to tutaj właśnie jest, ale... Ołtarz jest pusty, nic nie rób. Zapewne kiedyś będę musiał tu albo wrócić... Okej. Zamiast przechodzić... Kurde, jaki ja jestem głupi, no! Zamiast przechodzić tę pułapkę, mogłem po prostu się teleportować. No ale po co? Gdzie? Gdzie? Tylko nie on!
Otwórz się, chuju. Kurde, dostałem! To jest moja tak znienawidzona postać w tej grze. Mam pół życia, jest sklepikarz na szczęście, nie spadnij. O! Okej. Mamy dużo pieniędzy. Co to jest? Mrówka giwerówka. Okej. Przydałoby się więcej kasy. Co tam jest? Uhuhu. To są ku... Och, dlaczego zużyłem klucz na te skrzynie, no? To są handlarze na podstawowym poziomie. Jeszcze tylko sprawdzę, czy... O, mogę się przemieszczać i sprawdzać jednocześnie. Niebezpiecznie, tak. Dobra. O, cholera, tak na wczesnym poziomie? Beholder? Złe oko, kaburator. Nie, nie, nie! Chyba po mnie. Ach, zginąłem! Cholera, wybaczcie, no. God damn it. Nie miałem zbyt dobrej broni na niego, bo... moja alfabetowa giwera niestety zadawała bardzo małe obrażenia, a musiałem strzelać bardzo szybko, ponieważ te rakiety trzeba było niszczyć i... Kurde, zamrażarka naprawdę jest pomocna, ale... Nie z tym bossem, nie z tym bossem. Z meduzą może bardziej. Właśnie spodziewałem się meduzy. Albo takich braci kule takie. On, jeden z nich ma fajną giwerę. Dobrze, kochani, to było Enter the Gungeon. Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia następnym razem. Siemanko.